I czas na unboxing paczki z wiadomo skąd. Zielony parapet. Oni standardowo pakują właśnie, widzę, osobno. Mam w jednej części osłonkę i zraszacz chyba, a w drugiej są roślinki, tak mi się wydaje, bo zawsze tak pakowali. Dawno już nie zamawiałam z tego sklepu. No zobaczmy, jak to wygląda. Oczywiście dzieci mam w domu, nie chcecie wiedzieć, jak długo trwa ten unboxing, bo już po prostu... Dobra, mamy tutaj pocięte kartony. Fajnie. Fajnie. Więcej kartonów. I mamy roślinki. Zaczniemy sobie od tej. O, sporo. To jest Ceropegia variegata. Dość mokra variegata. No dobra. To za chwilę będę rozplątywać. Kolejne jest Alokazja Zebrina. Taka maleńka sadzoneczka udało mi się dostać. Bardzo mnie to cieszy, bo ja na gigantyczne rośliny nie mam miejsca. Z czasem na pewno urośnie, no ale na razie mogę się pozachwycać nią w tym rozmiarze. Trzecia roślinka. O Boże, co za maleństwo. No nie, no spodziewałam się czegoś większego. Epipremnum Enjoy. Mikro roślina. Aż muszę spojrzeć moją aukcję. No dobra. Powiedzmy, że jest. I druga strona naszej paczuszki. Fajne wypełnienie. Co my tu mamy? Reklamę. I mamy moją osłonkę. Zraszacz. I kijki bambusowe sobie zamówiłam. Kijki były bardzo tanie, wyszły 50 groszy za sztukę. Teraz zraszacz. Widzicie tą zawleczkę? Jak to wygląda tandetnie. Tutaj jest fajnie blaszane, ale to... No nie. I ostatnia rzecz to jest taka osłonka. Nie wiem jeszcze do czego, coś wymyślimy. Także tak to wygląda. No dobra, tak wyglądają roślinki. Teraz tak, Enjoy. Trochę zwracam honor, bo jest to maluszek za 12,40. Więc cena myślę, że bardzo w porządku do tego rozmiaru. Ja wcześniej oglądałam chyba większy rozmiar i ona była po 20 parę. Dlatego tak się tutaj zdenerwowałam. Ale myślę, że za 12 zł taka ilość liści jak najbardziej na tak. Tutaj ta piękna Alokazja Zebrina. Ona nie ma doniczki, ona jest tylko w takiej siateczce. Dlatego jej tutaj nie rozpakowuję, żeby mi się ziemia nie posypała. Zebrinka kosztowała 24 zł. Ceropegia variegata, bardzo mi się podoba, jest piękna. Kosztowała 36 zł, ale jej liście są naprawdę konkretne, masywne. No. Są naprawdę spore. Myślę, że za tą cenę warto i dodatkowo
Pierwszy raz widzę na żywo kwiaty. Piękne. Potem Wam jeszcze wszystko pokażę w osłonkach, jak wygląda. I teraz tak, osłonka, dwie dyszki. No, w porównaniu do cen pepkowych, no to dużo. Ale no tak mi się spodobała, że no, że wzięłam. A zraszacz 32 zł, co uważam, że jest totalnym przegięciem, bo jest tutaj metalowa puszka, a ten cały tutaj mechanizm jest plastikowy i to taki chamski, tani plastik, to wygląda beznadziejnie i mam nadzieję, że się szybko nie popsuje, bo wygląda jakby chciało. Także tak to wygląda. Co do, no ceny to wiecie jakie są, niektóre rzeczy są w porządku, jak na przykład Ceropegia, inne jak na przykład ten zraszacz, no to już totalne przegięcie. Opakowanie, tak pół na pół eko, no na pewno dobrze zabezpieczone były, nie poleciała ziemia, nie poleciały kwiaty, osłonka jest cała, więc w porządku. To jest dzisiejsze zamówienie. Napiszcie, co tam ostatnio zamawialiście, czy zamawiacie z zielonego. Ja tak po dzisiejszym zamówieniu myślę, że może będę częściej zamawiać, bo poprzednie moje zamówienia były w gorszym stanie. Natomiast co mnie denerwuje, co jest najbardziej wkurzające według mnie na stronie, na Allegro czy na stronie internetowej, że mają na początku całkowicie inne roślinki na zdjęciach. Czyli nie pokazują nam oferowanej roślinki, tylko to są jakieś piękne foty z internetu. Potem się człowiek nakręci, nie przeleci 15 zdjęć do końca, a na końcu okazuje się, że jest to taka mini roślineczka w takiej mini doniczuszce. To mnie strasznie wkurza. Proponowałabym, żeby to zmienić, no ale to jest taka pewnie polityka sklepu, żeby zachęcić bardziej. Wiadomo, człowiek kupuje oczami. Dobra, to na tyle dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Cześć! Thank you.